bracia w kapłańskiej posłudze, drodzy alumni, drogie siostry zakonne, umiłowani czciciele Bożej Matki. Dziś na Jasną Górę przybyła delegacja księdza arcybiskupa pod przewodnictwem księdza prałata Grzegorza Jędraszka, aby zaprosić Maryję ponownie po kilku tygodniach renowacji na szlak peregrynacji do waszej archidiecezji. I sprawowali mszę świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej o godzinie 11:00 i po mszy świętej w uroczystej procesji ten czcigodny znak, święty znak nawiedzenia był wynoszony w procesji do samochodu kaplicy. A dziś na Jasnej Górze bardzo dużo zgromadzonej młodzieży z archidiecezji gdańskiej, sandomierskiej. I kiedy wyruszyła procesja z obrazem z kaplicy Matki Bożej, ta młodzież upadła na kolana przed Maryją. Aż płakać się chciało, że ci młodzi, którzy przyjechali z taką nadzieją szukać wsparcia na swojej drodze życiowej właśnie do Maryi, widzą, że ona udaje się na szlak pielgrzymi, peregrynacji do diecezji, bo było zapowiadane, i oni klękają, aby oddać cześć Maryi. Ale zobaczymy w tym znaku, kiedy Maryja będzie przychodzić do naszych parafii, że ona zawsze wskazuje prawą dłonią na swojego Syna, na Boga. Bóg ma być najważniejszy w życiu. I dlatego ona jest tą, która nie zakrywa sobą Boga, nie zasłania sobą Boga, ale wskazuje, co jest najważniejsze w życiu. Dzisiaj tak wielu bogów mamy, różnych bogów. Dlatego jesteśmy tak pogubieni w życiu. Tak nam trudno żyć. Wołamy o ratunek, ale dla Boga czasu nie mamy. Nie ma czasu dla współmałżonka, nie ma czasu i we wspólnocie zakonnej. Tak nam dzisiaj pilno. Dokąd się śpieszymy? Widzimy, że Maryja szła z pośpiechem w góry po zwiastowaniu. I co powodowało ten pośpiech? Ona niesie Boga, bo człowiek napełniony Bogiem jest do dyspozycji Boga w drugim człowieku. On nie umie go zatrzymać dla siebie. On jest posłany, aby nieść nadzieję innym, i po to przychodzi Maryja, aby nieść nadzieję wam. 2 lata temu w diecezji warszawsko-praskiej prowadziłem rekolekcje adwentowe i proboszczem w tej parafii jest były Paulin, i tak po apelu jasnogórskim, który oglądaliśmy w telewizji Trwam, opowiedział mi takie zdarzenie ze swojego życia, kiedy zaprzyjaźnił się z pewnym pastorem protestanckim z Norwegii czy ze Szwecji, nie pamiętam. I przyjeżdżał ten pastor do niego ze swoją rodziną i pewnego razu przyszedł do jego pokoju ten pastor i prosi go, tego księdza proboszcza, aby ofiarował mu obraz Matki Bożej. I opowiada mi ten ksiądz proboszcz: wie ojcie co, aż zadrżałem z przerażenia. Przecież oni wyrzucili Matkę Bożą ze swojego życia. Bałem się mu dać. I wtedy on uklęknął, rozpłakał się i mówił: bo wiesz co, w naszym kościele jest tyle bałaganu, jest tyle niemoralności, jest tyle biedy, bo nie mamy matki, żeby posprzątała to. I to przekonało katolickiego kapłana i zdjął obraz Matki Bożej
i ofiarował mu. I ten, klęcząc przed nim, ucałował wizerunek Matki Bożej i przytulił do serca. Tak nam trzeba Maryję zaprosić do swojego życia. Tak nam trzeba w pokorze stanąć przed nią i zawołać: przyjdź do mnie, Maryjo. Przyjdź do każdej dziedziny mojego życia. Oddaję ci to na własność. Niech całkowicie do ciebie należy, bo na pewno to, co tobie oddam, nie zostanie utracone. Inny przykład z nawiedzenia obrazu Matki Bożej. Wyszłam